Zdawałoby się, że tegoroczna olimpiada wiedzie nas z jednego skandalu do drugiego. Tym razem głównymi postaciami dramatu jest Imane Khelif, trans zawodniczka, niegdyś bokser, dziś bokserka, oraz Włoszka Angela Carini. Ta druga w wyniku brutalnej walki była zmuszona poddać się, zanim poniosła nieodwracalne obrażenia, co wywołało zrozumiałą falę krytyki odnośnie dopuszczania zawodników z męskimi chromosomami do rywalizacji z biologicznymi kobietami. Nie wypada w tym miejscu nie zacząć od tego, że ta sama trans zawodniczka została zdyskwalifikowana podczas Mistrzostw Świata w New Delhi za niespełnianie kryteriów płciowych. Paryska Olimpiada miała jednak najwyraźniej zupełnie inne kryteria. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zrobił tu wyjątek, co wzbudziło oburzenie wśród wielu zawodników i fanów sportu. Walka Angelique Carini z Imane Khelif była tak jednostronna, że Włoszka po zebraniu kilku potężnych ciosów zdecydowała się poddać walkę, aby uniknąć poważnych obrażeń. Jak sama mówiła, nigdy wcześniej nie otrzymała tak silnych ciosów. Decyzja ta spotkała się ze zrozumieniem i wsparciem wielu osób, które uznały, że biologiczna kobieta nie powinna być zmuszona do walki w takich warunkach. Wywołało to zrozumiały skandal i na nowo wzbudziło debatę na temat dopuszczania osób transpłciowych do rywalizacji w kobiecych zawodach sportowych. Choćby tylko i wyłącznie dlatego, że są one nieuczciwe i podważają wszelką uczciwość i równą rywalizację w sporcie. Choćby i tylko ze względu na fakt, że zawodniczki, które urodziły się kobietami, w przeważającej liczbie przypadków nie są w stanie wyrównać fizycznych przewag wynikających z męskiej anatomii. W miarę jak coraz więcej sportowców transseksualnych stara się rywalizować na najwyższym poziomie, organizacje sportowe muszą znaleźć sposoby na zapewnienie uczciwości i bezpieczeństwa wszystkim zawodnikom, albo muszą podjąć decyzję o wykluczeniu ich z takich zawodów. To jedyne dwie opcje, jakie nasuwają się na myśl, ale czas pokaże, czy Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie będzie na siłę usiłował szukać kolejnej drogi. Na koniec warto wspomnieć, że Federacja Bokserska IBA zabroniła już Imane Khelif udziału w zawodach, argumentując, że jest to zbyt niebezpieczne dla innych zawodniczek. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie może więc tłumaczyć się tym, że nie zdawał sobie sprawy z istnienia takich zagrożeń. Tak jak zawsze zapraszam Was do dyskusji na ten temat. Prosiłbym jednak, aby była ona prowadzona na poziomie i bez inwektyw skierowanych w którąkolwiek stronę barykady. Wiem, że temat jest bardzo emocjonujący, ale nie jest to powód, abyśmy werbalnie zmieniali się w zwierzęta. Zapraszam Was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności, no i oczywiście życzę Wam wszystkim udanego dnia.